Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paulina. Przychodzę do Was dzisiaj z projektem dziecięcym. Jest to prawda grudzień i wiele jest projektów świątecznych, ale jeszcze kończyłam ten album. Pokazuję Wam go dzisiaj i biorę się za świąteczne kartki. A może jeszcze będzie jedna kartka urodzinowa, ale to dopiero jak osoba, do której jest przeznaczona, ją dostanie. Teraz tak, pokrótce kolekcje, którymi ozdabiałam ten album, to są kolekcje New Baby Born z Craft and You Design. Tu mam mały bloczek, bo lepiej go widać w kadrze, ale użyłam karty z dużego bloczka. Użyłam też kilku tagów. O, tu są te tagusie. Czy resztka z nich z First Edition It's a Girl. Taka różowa, różowo-zielonkawa kolekcja. I dodatki z Słodki Królewicz i Królewna z Craft O'Clock. Natomiast użyłam też kolekcji, zobaczycie, no tu mam jeszcze kilka arkuszy, nazwy nie pamiętam. Właśnie nie pamiętam nazwy, myślałam, że specjalnie dla Was zostawiam, żeby Wam pokazać, no ale zniknęłam, albo mi się coś wydawało. Też fajne papiery z wieloma dodatkami. Zresztą zobaczycie, bo to jest głównie te arkusze i kilka jeszcze luźnych arkuszy, które kiedyś kupiłam. Nie wiem skąd, bo one były zupełnie luzem. Teraz tak, album jest zrobiony na gotowej bazie. Wielkość jest w formie prostokąta, a nie, ja cale nie, ja centymetry. Więc w centymetrach mamy 21 i tam z 2 mm na wysokość i na szerokość mamy 16 cm i 2 mm. Grzbiet albumu ma 7,5 cm i kart mamy 6 kart, każda ma kieszonkę. O, zaczniemy od okładki. Jest album jest prosty, ja robię dosyć takie proste w formie albumy. Akurat z tym shakerem się namęczyłam, bo miałam wykrojnik, który wykrawał tą serwetkę i w środku kółeczko, ale nie połączone i ciężko mi było przykleić po prostu spód do tej ramki. No ale poradziłam sobie, także fajnie się wszystko przesuwa. I grafika jest z kolekcji New Baby Born. Napis album wycięty wykrojnikiem kilkukrotnie i wyembosowany takim pudrem różowo-biało ze złotymi dodatkami. Na grzbiecie mamy guziczek, koroneczkę, gnieciuszka, imię dziewczynki, dla której ten albumik jest przeznaczony, motylek, sznureczek. I tył jest zupełnie gładki. Teraz tak, zapraszam Was do środka. Uwaga, muszę zobaczyć, jak to się mieści. I mamy tak, na lewej stronie, i tak widzicie, na lewej stronie mamy kieszonki i dużo, dużo miejsc na zdjęcia. Mamy tak, matę, też grafika jest z tej kolekcji New Baby Born. Bardzo mi się podobają te grafiki, są przeurocze według mnie. Brzeg ozdobiony wykrojnikiem znanym z DP Craftu, tą koroneczką. Falbaneczką. I z tyłu jest miejsce 9×13. Ozdobione stempelkami. Stempelki. Też gdzieś tu mam. No gdzieś mam. O! Little Corner Design. Fajny zestaw. Także mamy matę na zdjęcie. Te karty są z tej kolekcji, której nazwy zapomniałam. Są po angielsku, ale album z tego co ja wiem trafi do osób, które w angielsku bez problemu się porozumiewają. Cytat z Kubusia Puchatka. Z tyłu
Karta jest ozdobiona takimi, tak, co to, postaci rodziny, rodziców z dzieciątkiem i miejsce na zapiski. Także to jest tył. Jeszcze tu Wam pokażę. Mata na zdjęcie 10x15. I tutaj album zawiera 12 takich kart, gdzie można opisać w każdym miesiącu wzrost, wysokość, jakieś szczegóły, ważne momenty. Akurat tu mamy pierwszy miesiąc życia dziecka i z tyłu jest miejsce na zdjęcie. Tu się zmieści zdjęcie 10x15 albo 9x13. Mój twórczy stół gdzieś połknął moje zdjęcia takie, żeby przykładać i zobaczyć, pokazywać, jak to wygląda. No dobrze, ale uwierzcie mi na słowo. Stempel chyba z Ali. Także to są tutaj maty na zdjęcia w jednej kieszonce. I też to inaczej miałam włożone. Tu jeszcze mamy kartę. Też można zdjęcie nakleić. Albo zostawić gładkie. I tu są dwie takie płytkie kieszonki ozdobione koronę tym dziurkaczem. I tu mam taki stempelek. Metryczka, urodziło się dziecko rumiane, imię, data, godzina, wzrost, waga. I słońce zajaśniało. To jest stempel, który bardzo mi się podoba. I to jest stempel z Project Present. Czytając po polsku, można przeczytać, no prawie po polsku, Projekt Present. No i tak żałuję, bo można było kupić u nich bezpośrednio te stemple. Nie wiem, czy w ogóle już ich nie ma, ale one są na bloczkach drewnianych najczęściej. Czy są gdzie indziej dostępne w różnych sklepach, ale no jakoś ja mam sentyment do tych stempelków. Mam ich kilka. No i mam i tyle. Wyraziłam tu swój żal. I tagusie. Tu są gratulacje. I to jest pierwsza strona. Po prawej stronie mamy miejsce na zdjęcie. Tu jest rameczka, ona jest nieprzyklejona, ponieważ tu może być zdjęcie 9x13, 10x15. Nie wiem, jakie będą te zdjęcia. Można je sobie przykleić, można tak przyłożyć. To jest element niepodklejony do końca. Klapeczkę otwieramy. Z drugiej strony miejsce na zdjęcie, tylko słonik. Też wszystko tu jest niepodklejone. Przydałoby się coś. A czym mogę pokazywać? Nie wiem, gdzie te maty. I miejsce albo na zdjęcie, co tu mamy? Dwa zdjęcia 9x13 się zmieszczą, 10x15 albo 13x18. Tak, nie okłamuję. Wejdzie też zdjęcie 13x18, więc tu nie stemplowałam. Dowolnie można zagospodarować to miejsce. I przy okazji od razu Wam, jak tu jestem na tej stronie, pokażę, że każda strona ma kieszonkę i w tej kieszonce jest karta. Tu akurat jest karta też z kolejnym miesiącem. Te karty są albo są w kieszonkach, ale są też tu wplecione w miejsca z matami. Więc mamy drugi miesiąc, trochę pozdabiane taśmami washi, potuszowane i z drugiej strony jest miejsce na zdjęcie. Ozdobione też papierami i chowamy. Schowam przy Was, bo się zamieszam potem. Jak robicie albumy, no to dla osób, które początkują, może ja nie początkuję, ale też nie zrobiłam jakoś dużo i choć się starałam, to te kieszonki trzeba dobrze sobie matę wymierzyć, żeby nie była za szeroka lub za głęboka, bo początkowo miałam za długie te maty, o tu. Mi po prostu haczyło papier, więc musiałam pozmieniać. No ale w scrapbookingu z różnych błędów można wyjść obronną ręką, a nawet wyjdzie coś jeszcze lepiej niż miało wyjść, więc udało się według mnie. Kolejna strona to są miejsca na zdjęcia maty zawiązane na sznureczek, taki biało-zielonkawy.
I tutaj mamy klapeczki, to są też karty, znaczy to jest karta z kolekcji, a następne nie. I tu się mieści zdjęcie 9x13. Otwieramy do góry, miejsce na dwa zdjęcia, proste. Zawiązujemy na sznureczek. Sznureczki są zakończone motylkami żółtym i różowym. I już to wiążę. Po prawej stronie jest prosta karta, bo tak samo możemy tu zmieścić zdjęcie 9x13, 10x15, to jest mi podklejone. Panelek z wykrojnika ozdobiony, trochę złotka się błyszczy i karta zdobi. Ja już tego tu niczego nie dodawałam. Miesiąc tu mamy trzeci i karta. Mata, gdzie można zdjęcie przykleić. Już wkładam. Teraz te maty wchodzą bez problemu. Tylko, żeby równo włożyć. Następna strona to jest otwierane, zamykane na te wskazóweczki maty w kolorze kraftowym. Stempelek oznacza, czy pomaga nam rozpoznać, nie trzeba mierzyć, jakie zdjęcie, jakie wielkości zamieszczamy, guziczek i na górze, po tej stronie też przesuwam, mieści się zdjęcie 9x13. Ja już niczym nie ozdabiałam, bo tu wchodzi tylko to zdjęcie i jest taka rameczka. No widzicie, chcę to znaleźć. Ja mam takie zdjęcia, 10x15. Mam zdjęcia 10x15, więc wam nie pokażę niestety. Ale uwierzcie mi na słowo. I tutaj otwieramy w dół. Tu jest aparacik, który ozdabia. Wycięty też z karty, serduszko pociągnięte glossy. I tutaj mamy taką kartę. Właśnie też ze stempelkiem z Project Present. Bardzo fajny taki wierszyk. Urodziło się dziecko rumiane, powiedziała woda misce, miska ławie, ława trawie, trawa łące, łąka słońcu, słońce zajaśniało. No i z drugiej strony jest napis. Ta sobie tu mieszka. Przynajmniej według mnie. I tu jest też miejsce chyba tak lepiej. Na zdjęcie, kieszonka, miejsce do zapisania czegoś chciałam. I też taki mam słodziutki, guziczek, taguś i kaczuszka. To z nalepek z First Edition Kids A Girl. I gdzieniegdzie washi. Także zamykamy. Hop. Tu mamy wskazóweczki. One też są tak je przyklejałam, sobie zamknęłam, żeby one jeszcze dało nimi manewrować, kiedy tu ułożymy zdjęcia. Mają trochę luzu. Następna strona to jest belly band z kółeczek. Tutaj się inspirowałam Asią Szulik. Robiłam album z kotkami, fajny belly bandzik wyszedł. No ja zrobiłam z takich kółeczek, tak to wygląda. Mamy karty na zdjęcie i do zapisania. Tu znowu mamy czwarty i piąty miesiąc. Można wpisać szczegóły i po prostu miejsce na zdjęcie. Karta z napisem baby do zapisania. Tutaj też stempelek ze stamperii zresztą na różowo. Tuszem zrobiony. Mata na zdjęcie, szósty miesiąc i miejsce na zdjęcie. Pyk. Już chowam te karty, maty. Następna strona to jest też patent Asi Szulik z weselnego kącika. Takie symetryczne strony, to są kieszonki i tu są shakery, które dzieciątko drugie
są mniej więcej symetryczne. Znaczy są symetryczne, kolorami się różnią. Zdobiłem tagi i miejsca na zdjęcia z napisem z kolekcji. Tu mieścimy zdjęcie 10x15, karta numer 7. I taka mniejsza karta, można tu coś opisać, albo zmieszczą się te zdjęcia z tych aparatów, co nie pamiętam nazwy. Instax. No wiecie, o co chodzi. Po prawej stronie też kieszonka, mały taguś ozdabiający i karty. Malutka karta z miejscem na zapiski. Miesiąc ósmy, który można opisać z życia dziecka. Wkleić zdjęcie, jak wyglądało. I karta baby z drugiej strony. Ja proponuję miejsce na zdjęcie. Oczywiście można to wszystko pozaklejać, jakby miało być dużo zdjęć. I to wkładamy. Kaczuchę. A i tu znowu karta. Dziewiąty miesiąc. I miejsce na zdjęcie. Kolejna strona. To jest tylko miejsca jedna mata na zdjęcie, 9x13 lub 10x15. Aniołek ozdabiający tu i malutkie tagusie. One są włożone tylko. Można na nich coś z tyłu zapisać. Chciałam, żeby było miejsce i na zdjęcia, i na zapiski. No, tak. A tutaj po prawej stronie mamy wodospad. Na wstążeczkę wiązany misiek. I w środku już nie oklejałam. Naprawdę brązowa rameczka 9x13. I tu skrywa się znowu karta z 10 miesiącem. Można tu wkleić zdjęcie i kółeczko, taki taguś, misiu to trzyma. Misiu trzyma tu, a tu trzyma wstążeczka. Różowa, amarantowa. To jest album dla dziewczynki, ale nie chciałam, żeby był różowy. Jest po prostu kolorowy. Też są strony tuszowane, więc taki trochę vintage styl. Karta dziewiąta była. A, no to tu jest tam 10, tu 11. Miejsce na zdjęcie. Karty są ozdobione dziurkaczem brzegowym. 11, czyli zbliżamy się do końca. Tak. I przedostatnie dwie strony. Gładkie, natomiast chciałam wyeksponować grafikę z tej kolekcji New Baby Born. I one są symetryczne, otwierane na, znaczy są zamykane na magnesik od, no, do przytrzymania wstążeczka. I tu mamy gładkie miejsce. Nie chciałam narzucać tutaj wielkości. Mam zawsze z tym kłopot, bo nie wiem, jakie będą te zdjęcia najczęściej, ale tu jest 10x15 się zmieści. Tu się zmieści albo jedno 10x15, albo to 13, albo 2 9x13. Tu delikatnie taśma łoszy nam tu się przeplata, chyba że ją wprowadziłam w matach i potem wykorzystałam jeszcze jako ozdobę w albumie. I po prawej stronie jest też gładka strona, gładka przestrzeń na zdjęcie. Tu dałam tylko taką kartę, może być gładka, można zapisać. Aniołek, znaczy aniołek, co mówię, dziewczynka, no anioł, anioliczka z misiem. To są te dodatki z Craft O'Clock. Otwieramy, jest gładka strona. Jedna i druga. Zamykamy na magnesik. Oj, nie tak, to jest to serducho. Miejsce na 12. Karta. 12 miesiąc życia dziewczynki. Miejsce na zdjęcie. Trochę jest zabawy z oklejaniem w ten sposób mat, ale fajnie to wygląda według mnie. I tu mamy ostatnie strony. Po lewej mamy kieszonki. I możemy tu wsunąć luzem zdjęcia. Możemy nakleić. Można tematy przekładać. Tu mamy 9x13, miejsce na zdjęcie o formacie 9x13. Można zapisać, można z obu stron zdjęcie.
wkleić. I tak, tag. A tu na dole mam tag. Taki fajny bocian. Można napisać, to jest pastelowy kolor. Karta. Małe, dobre rzeczy przychodzą w małych paczkach, paczuszkach. I zwykła biała karta z miejscem na zdjęcie o formacie 9x13. No bądź mniejszym. No i tu dla ozdoby dzieciaczki też wycięte z tej kolekcji, którą nazwę akurat pamiętam. Czyli New Baby Born. Craft and New Design. Dobra, boćku. Mamy boćka. I ostatnia strona. Ja przechodzę na prawo. To też patent Asi Szulik. Asiu, dziękuję Ci za pomysły. No, to mi się spodobało. Tylko, że tu nie dałam magnesy. Na magnesu znam, że to na tyle mi się trzyma, że nie trzeba. Książeczka wysuwana. Tu mamy, no można też włożyć maty, zdjęcia, ale raczej myślę, że ta książeczka wystarczy. Tutaj mamy rameczkę. Nie ma tu żadnej czego, no takiej plastikowej okienka, tylko jest puste. Miejsce na małe zdjęcie. To jest karta z kolekcji. Ciach. No, ciach, tak. I otwierana książeczka. Mieszcząca zdjęcia 10x15. Tu można dociąć jakieś zdjęcie. I mieszka sobie tu. I tak doszliśmy do końca. Słuchajcie. Dziękuję za wytrwałość. Zamykam albumik. Z tyłu jest gładki, fajny, płócienny. No, album, nie powiedziałam, baza z... jako scrapbooking oczywiście. Mają fajne płócienne, przynajmniej te okładki. Już nie stwierdziłam, że nie będę akurat na tym niczego robić. Shaker mi się podoba. Z tym pieronem to się namęczyłam, ale dobra. Niechaj, jakoś mi się udało. Fajnie, fajnie, teraz się pobawię, dobra, to kończę. Ach, jak mi się jakimś cudem przypomni, co to za kolekcja, ale no nie, nie, nie sądzę, po prostu zniknęłam nazwę, zniknęłam tą kartę pierwszą, a wydawał mi się tak, tak odłożyłam, no może to była ta druga, nieważne. I tak, tym akcentem kończę. Także dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do projektów świątecznych, no plus może jeszcze jedna karteczka urodzinowa, no, dla kogoś. Dobra, także dziękuję bardzo, miłego wieczoru, miłego dnia, w zależności kiedy oglądacie ten filmik i pozdrawiam Was ciepło, pa, na razie.